Możemy. Sylwia Kalisz tak naprawdę w barwach LFN. No, połączył się DSF z LFN-em. Jak oceniasz to połączenie? No fajnie, bo jak się połączą dwie organizacje, jest więcej przeciwniczek, nie ma jakiegoś podziału, że mistrzyni innej organizacji innej nie mogą się razem skonfrontować, więc bardzo mi się podoba ten pomysł. Są jakieś zawodniczki z LFN-u, z którymi byś chciała w przyszłości walczyć? Jeszcze się tak dokładnie nie orientowałam, przykład Małgorzata Dymus, była ciekawa, jakby mi z nią walka poszła. No i inne doświadczone zawodniczki, bo jestem młodą zawodniczką i z każdym chciała się skonfrontować. Zadowolona z dzisiejszego pojedynku? No, na początku pierwsza runda mi się nie podobała, bo nie mogłam się odpalić, ale później już szło coraz lepiej i po mojej myśli. Jak się czujesz fizycznie? Jestem ciekaw, bo chyba lekko zostałaś porozbijana. No, zostałam porozbijana, też dawno nie walczyłam, bo ponad rok zawodowo, więc też się zapamiętało, jak ten dystans wygląda. No, ale poradziłam sobie na szczęście, więc wyszło najlepiej. Czyli po rocznej przerwie jednak lekko się rdzewieje. No, rdzewieje się i też się odzwyczaja od stresu, a to jednak trzeba być często mieć starty, żeby być coraz lepszym zawodnikiem. No właśnie, walka już za tobą, kiedy kolejny pojedynek? No, czekam na propozycję od organizacji, jestem otwarta na wszystkie propozycje. Kickboxing w Polsce się odrodzi dzięki DSF? No, mam ogromną nadzieję, że również też będzie na olimpiadzie właśnie nasza formuła K1. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Trzymam kciuki, dzięki serdeczne. Dziękuję również za usłyszenie.